Cześć, cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. I tak jak ostatnio... Były odcineczki. Tak, i teraz jeden będzie taki, wiecie, będę tutaj paplał do was, a drugi będzie... No cichutko będzie. No, bo mam nagrane trochę i... Nie wiem, co to będzie za odcinek. A może jakiś fajny. Aha, dobra. Buba. Chyba mnie zgubił. Tak trochę. No. Chyba Buba jest skupiąca na łące i na łące. Dobra, niech się tam porozbije jak chce. Już tak bardzo pragnie. No i tyle, mi się udało. Tam mam gena. Dobra, ci skończą ładnie. O, jeszcze tutaj robisz, to ja ci pomogę. Będzie szybciej. No niestety. Dobra. Którą mańkę moglibyśmy jeszcze puścić? Jezu! Serio? O mój Boże. Tak dobrze żre na początek. Cholera. Co zrobić? Słuchajcie, co zrobić? Taki los już. A, do piwnicy. No to to już mamy w ogóle przerąbane. Bo ten tam pewnie, wiecie, jak już zostanie w tej piwnicy, tak już będzie jak będzie. O, ja pierdzielę, ale mamy zabawę. No nic, najpierw poczekam, aż powiesi. Wyłazi stamtąd, tyle dobrze, nie? Tu czekasz, ty? Ja też czekam. Zanim się, wiecie, rozejrzy dookoła, przecież nie zostawi, nie? Już powinien się ten pasek tym ludziom tam na dole nabijać, nie? Że on tutaj gdzieś jest w pobliżu, czy coś takiego. Bo on... Dobra, nieważne. Tylko nie idź, weź go stamtąd. Aha. Żeby pograli. No. A to głupie takie, nie? No to taki mecz jest z Bubą. Powinniśmy, wiecie co, troszeczkę zmienić tego. Krócej powinna być ta piła, nie? Tak sobie myślę, nie? Że dobrze by było. Żeby coś takiego. Szkoda, bo naprawdę był bardzo fajny początek, to trzeba przyznać, bo zrobiliśmy sobie szybciutko dwa geny, nie? No ale... O! W ten sposób. No też dobrze. Tylko wiecie, no ciężko będzie się stąd wydostać. Dziękuję. Ciężko będzie się stąd wydostać. W sensie, no wydostać. No już się wydostaliśmy, ale... Szkoda, bo... No dobrze żarło. Ale się zesrało. No ale niestety takie jest Dead by Daylight. Czasem jest tak, a czasem tak. Szukam sobie jakiegoś totemu, ale... Nic z tego. Aha, zdjął go, dobra. Wezmę, zużyję tutaj moją skrzynię. Niestety trzeba tam tą piwnicę omijać, nie? Szkoda, że ona ginie, nie? Biegnie za tobą. Sz
szlak by trafił. Nieprawdopodobne, nie? On już ginie, tamta ginie. Puszczę ci tego gena. Chyba żartujesz. To, żeś kopnął, to nie znaczy, że ja go nie skończę. Kogo goni? Aha. No, 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 ale ona nie wisiała jeszcze, więc tyle fajnie. Idę ją zdjąć. Może się szybciutko wyleczymy. Możemy robić Lugena, jeżeli chcesz, bo tak naprawdę to mam to gdzieś, czy... No ej, chodź! Ona nie ma szans już. Moglibyśmy robić razem tu. A ona może chce ją po prostu obronić, nie? Nie, no ja nie mogę się podstawić. Będziesz się gonić z nim? Jakbyś się tak troszkę goniła dłużej, to ja bym skończył. Aha. Aha. O, dobra. Ale nie, nie przychodź tu. Szlak by trafił. Dobra. Tak to chcesz zrobić. Dobra. Jakbyś wzięła, dokończyła, to by było cudnie. Tylko, że to jest... No właśnie. Jakie te, nie? KFC. W sumie wiecie co, dawno nie byłem w KFC. Zjadłem sobie takie... To niedobre, znaczy niedobre, dobre, ale nie tak, żeby cały czas jeść, nie? Lubię czasem pójść do KFC, jakiś taki kubełek sobie wziąć. Szczerze. Który by można było tu jeszcze gen zacząć, nie? Ten w środku tu. Aha, kopnął. Jak ja bym wziął, tak troszkę oddalił, to tamta mogłaby jakoś skończyć to. Nie? Kończ tam. Dobra. Ile tam jest? A, bierzesz w domku robisz? Hm. Tamten, który miałem przy... Nie wiem, ile tam było. Chyba tak samo, nie? Aha. Deszło. No ale leci po mnie. Kochana jest. A, leci ten też. Ja? No nie, czemu? A, nie wziąłem. Co
jest nieprawdopodobne, jak to długo trwa, nie? Ta jego piła, nie? Co będziesz? Bawisz się dalej? Dzięki. Kochana jest. Czyli on koniecznie chce tamtą dorwać. Kopnął, no, bo dużo zeszło. Pojawił się ten hak. Szybko się pojawiają, nie? Dobrze, dobrze, rób. Fajnie by było, jakby się jej udało, chociaż. Zaraz zobaczymy. Najgorzej, że na razie nie otwiera. Nie wiem, jak miała daleko do bramy, nie? Pokaż. Zobaczę tylko. Pokaż. A, no to cudnie. Dobra. No to chociaż jednej się, słuchajcie, udało. No, to chociaż tyle, słuchajcie. Fajnie. Dobrze. Tunel. No. Nie będzie. Słuchajcie, ja żegnam się z wami, ale obejrzyjcie sobie jeszcze ten jeden mecz. No ja tam niestety nie gadam, no ale nie wiem jaki to będzie. Może jakiś fajny. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć. Haha! Jestem jeszcze raz. Jednak nie będzie takiego, wiecie, odcinka. Nie gad... O Jezu, jaki lagi. Niegadanego. No będzie jeszcze ten. Jeszcze pogadam z wami. Także wiecie. A tu robicie. Też chciałem. No, także wiecie, no. Dzisiaj dwa odcineczki gadane. Poprzedni meczek był jaki był. Zobaczymy ten. Czemu? Chcesz szybciej? W sumie. No chyba żartujesz. Kurde. Prosto na nią. Się nadziałem. A, wie skubana, gdzie są. Jak to się stało w ogóle, że ja dostałem tym młotem, to ja nie wiem, powiem. Młot. Młotem i sierpem. Jesus. Słuchaj, a wyleczysz mnie? W ogóle mam takiego perka, słuchajcie,
że jak wezmę jakiś totem zrobię, to może szybciej będzie robione geny, ale ja wiem. No. Dzięki. Dzięki. Pół gena jeszcze. Boże, pół skrzynki mi zostało. Co tu macie? Nic. Jest tu gdzieś jakiś totem? Tu. Znaczy gen to jest, a totem? Muszę znaleźć, bo tak to wiecie, mam dwa perki, które tak naprawdę są bezużyteczne, jeżeli chodzi o to. Z tym genem, nie? Znaczy, no, bez totemu. Tam mój jest hak. Zagrzany. Jezus Marian. Serio. In the bushes. Pięknie. Wiecie co, ono jakoś ten... Kopła go. Nawet nam to idzie, nie? Kopła mi go. Nie. Aha, dobra. Nikt nie ściąga, to ja ściągam. Jakimś młotem coś czy zaraz dostanę. A, nie mam szybkiego leczonka. Kurde. Ciężko idzie, nie? Dwa geny. No. Tak bardzo chcesz mnie dorwać. Kurde. No nie dolecisz, słuchajcie, do tej palety. No nie dolecisz. Wzięłyście ją? Wzięłyście ją, dobra. Znowu na ten sam hak lecę. A ten gen taki ładny był, powiedzcie sami, nie? Kopła go. Dobra, tamta skończy. Dobrze. Cholera. Ktoś mnie uratuje, czy znowu mnie nikt nie uratuje? O Boże. Tak bardzo bym chciał jeszcze pograć. Był też taki jeden mecz, że w ogóle nikt się nie ruszył. Nie chciał mnie uratować nikt. A mógł? Dobra, leci jakaś. Chryste Panie. Dzięki. No dobra, no to wiecie co?
Skoro to taka impreza jest, jeden w ogóle jeszcze ani razu nie wisiał. Będziesz coś robić? Nie wiem, idziemy gdzieś? O, Jezus, już leży. Już lezie, już leży. Jest jakaś ta. Boże, nawet nie ma tej, jak ona się nazywa. Może tu chociaż. Nie chcę, żeby mi widziała, bo ja nie chcę już zginąć, bo zaraz wiecie. Znaczy ten zginie, no nie? Gdzie jest jakaś brama? Bo ja nie chcę. Czego ja zawsze muszę ginąć? Dobra, ta jeszcze nie wisiała. Udało się, słuchajcie. Udało się. Tra la 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 la. Gradocha. Ale moich perków nie wypróbowałem w ogóle. Dobra, ja idę. Nara. No, to teraz chyba się już na pewno mogę pożegnać. Taka niespodzianka, słuchajcie. No, poszło ładnie. Chociaż troszkę. Chociaż troszkę.